Radek Szafrański, jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz trenerem mieszanych sztuk walki na ulicy Azyliowej 7 w Rzeszowie. Razem z bratem Adrianem Szafrańskim, który jest również psychologiem, psychoterapeutą oraz trenerem mieszanych sztuk walki, staramy się realizować ideę MMA terapii. Jesteśmy teraz w kameralnej salce przeznaczonej do treningów. Za moimi plecami znajduje się gabinet psychoterapeutyczny. Tak więc, jeśli potrzebujesz fachowej, rzetelnej, a przede wszystkim skutecznej pomocy psychoterapeutycznej, bądź jeśli chcesz spróbować swoich pierwszych kroków ze sportami walki, zapraszamy do nas. Być może z jednej strony uda nam się Tobie pomóc, a z drugiej uda nam się zarazić Ciebie pasją do sportów walki i stanie się to jednym z takich bardzo pozytywnych, konstruktywnych oraz budujących elementów Twojego życia. Zapraszamy. MMA terapia, szkolenia, psychoterapia, coaching, treningi. Ok, przejdziemy sobie teraz do treningu. Postaram się w takim telegraficznym flashu, skrócie, przedstawić wszystkie tutaj elementy treningowe, jakie możemy wykonać na tej salce. Tak naprawdę znajduje się tutaj sprzęt, który pozwala wykonać pełny trening takiego przygotowania motorycznego, przygotowania siłowego oraz takiej wytrzymałości siłowej. Mamy również tak trzy worki o różnej masie i różnym przeznaczeniu. Zrobię sobie dzisiaj taki trening na worku plus te podstawowe elementy treningu siłowego. Mam nadzieję, że uda mi się Was nie zanudzić. A jeszcze teraz tak. Będę pracował sobie na tym worku i priorytetem będzie duża częstotliwość, precyzja oraz przede wszystkim płynność zadawania akcji. Może nie będzie to takie ćwiczenie, które jest wyciągnięte stricte z klimatów MMA, bo będzie to bardziej taka praca bokserska. Też będę kopał, ale będzie to taka płynna praca bokserska. Ale zobaczycie, że można tutaj wypracować sobie fajną szybkość oraz precyzję i taką elastyczność w zadawaniu ciosów. Postaram się też robić takie charakterystyczne łokcie z półobrotem, jakie możemy zaobserwować u naszej mistrzyni Joanny Jędrzejczyk. Może mi się to uda, zresztą sami ocenicie. Może słów jeszcze kilka odnośnie tego, jakiego sprzętu używam. Może nie tyle konkretnej marki, chociaż akurat Dragon jest taką firmą, którą w zasadzie wydaje mi się, że może ją polecić. Produkuję, mam i pewne rękawice, i te piastkówki mam z firmy Dragon. Jest to przystępna cena i naprawdę bardzo fajne wykonanie. Do tego polska firma, należy wspierać polskie firmy. Tak, żeby było wygodnie, używam takich żelowych rękawic, chociaż wiem, że są opinie, że one nie trzymają tak jak bandaże, ale są, można je szybko ściągnąć, założyć i są naprawdę bardzo wygodne i w mojej ocenie bardzo dobrze amortyzują. Zakładam sobie je na... No, tutaj zapięcia są naprawdę bardzo konkretne, można zapinamy w ten sposób, plus jeszcze mamy taką gumę, która nam jeszcze mocniej dociska. A te rękawiczki to mam Lonsdale, nawet nie wiedziałem. Zakładam sobie, warto jest, jak kupujemy piaskówki, warto jest kupić taki rozmiar, który jest 1 albo 2, nawet troszeczkę za duży, bo na treningowo będzie on nam, będzie dla nas wygodny. Raz, że wejdą swobodnie właśnie te rękawiczki żelowe, dwa, że będzie troszeczkę jednak więcej tego elementu amortyzującego i rękawica ogólnie będzie większa, tak więc w takich nawet takich zadaniówkach robionych w piaskówkach będziemy troszeczkę bardziej chronieni. Nasze ręce będą bardziej chronione, no i będziemy mogli sobie zadać urazów.
Zakładami naprawdę mamy solidną ochronę ręki, pomimo tego, że jest to piąskówka, możemy całkiem mocno uderzyć. No oczywiście zaczynamy pracę i pracujemy sobie delikatnie, przyzwyczajamy cały układ kostny mięśniowy do intensywnej pracy. Ale pomimo tego, że właśnie tak jak już mówiłem, będziemy boksować w piąskówkach, jest naprawdę sporo tej warstwy, która będzie amortyzować ciosy. Między rundami powiem słów kilka na temat tego walka. Prawdę mówiąc, chwilę na nim nie trenowałem. Dopiero teraz po pierwszej rundzie przypomniał mi się, jak fajny to jest sprzęt. Mamy tutaj trzy strefy, które atakujemy. Long kick, tutaj middle kick, bądź ciosy na tors i ciosy na głowę. Tak? Również muszę high kicka dać. Czym różni się taki worek od takiego klasycznego? Przez to, że ma te trzy strefy, sorry, jestem trochę taki pobudzony po pierwszej rundzie. Przez to, że mam te trzy strefy, nie ma czegoś takiego jak takie, że tak powiem, na oślep, na pałę, tak zwane zadawanie ciosów, tak jak to ma miejsce przy klasycznych workach. Tylko każdy cios staramy się gdzieś ulokować. Czy są to żebra, czy jest to tutaj low kick, czy jest to głowa. Tak samo strzał z ręki, tak? Tą strefę możemy wykorzystywać jako strefy do wejścia, prawda, do klinku. Pracujemy sobie tu, góra, głowa, przejście. Tak więc jest to naprawdę super sprzęt. A co będę chciał wam zaprezentować? Może opowiem o tym teraz, bo później będzie mi pewnie ciężko złapać oddech. Na pewno widzieliście, jak na tarczach u Pawła Terlacza i Jana Jędrzejcza ćwiczy swoje markowe łokcie z powrotu. Nie wiem, czy w walce je próbowała, ale wiem, że jej to świetnie wychodzi na treningach. W walce chyba też raz próbowałem i skutecznie do tego. Stoimy sobie, najlepiej jest to zrobić tak, że stoimy sobie frontalnie do worka. Zdajemy sobie kilka takich bardziej mylących ciosów, które mają zwrócić uwagę przeciwnika, spowodować, że na chwilę się troszkę rozkojarzy. Potem tak, przechodzimy sobie, zależy z którego łokcia chcemy zadać cios, jeżeli jest to prawy łokieć, to przechodzimy sobie lewo po skosie, jeżeli jest to i jest to lewy łokieć, oczywiście bijemy tą część, bo będzie z powrotu, to przechodzimy sobie prawą nogą. I tak, w przypadku prawego łokcia przechodzimy sobie, zachodzimy sobie troszkę przeciwnika i tak jak to w przypadku wszystkich kopnięć półobrotowych i technik półobrotowych, najpierw idzie głowa, staramy się kątem oka uchwycić cel, wchodzimy łokciem, jeszcze sobie to uzupełniam taki element przy powrocie, jest taki breakfast, sierp i możemy sobie zakończyć nogą. Teraz może spróbuję zaprezentować troszkę szybciej, o ile mi wyjdzie, a myślę, że tak. Coś takiego. Jak będę, w rundzie mi to na pewno lepiej wyjdzie, ale mniej więcej tak to wygląda. Hit.
Okej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. W trakcie treningu jednak zrozumiałem, że dzisiaj nie zdołam zaprezentować wszystkich tych przyrządów do treningu siłowego i wytrzymałości siłowej do przygotowania motorycznego do sportu walki. Zrobimy o tym z Adrianem już oddzielny odcinek. Oddzielny odcinek będzie też prezentował tutaj pracę z partnerem. To też będzie z Adrianem. Zrobimy sobie taki, który będzie skoncentrowany na zapasach. Na zapasach tutaj przy ścianach oraz taki, który będzie koncentrował się na technice walki w parterze, ground and pound. No i też to jiu-jitsu. Co jeszcze? Aha! Mam jeszcze nagrane dwa bardzo ciekawe, wydaje mi się, że bardzo ciekawe filmiki. Jeden to jest już na City Ficie praca po sportowej walki, praca, która jest wykonywana na bieżni. Wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja, zwłaszcza, że chyba nie ma tak dużo takich filmików. Szczerze mówiąc, popatrzyłem to trochę od Bonesa, John Bones, taki fenomenalny zawodnik. To jest jedno, a druga to jest praca nad taką piłeczką, nawet nie wiem do końca jak to się nazywa, ale taka piłeczka zręcznościowa, co ma tutaj taką, rozumiecie, gumeczkę i gdzieś tak pam odbija. Bardzo fajna rzecz, chociaż nie sądziłem, że aż tak trudna. To był w sumie mój piąty trening z tą piłeczką, ale wydaje mi się, że już coś tam sobie opanowałem, więc nagrałem taki odcinek. No co, więc jeszcze są dwa odcinki w zanadrzu do zmontowania i do zaprezentowania, plus dzisiejszy odcinek. Aha, no i jeszcze odcinek dotyczący tego, w jaki sposób ludzie dobierają się do jakie są strategie oraz jakie są teorie dotyczące doborów partnerów do stałych związków emocjonalnych. Jest też drugi odcinek, którego nadal nie zmontowałem, pomimo tego, że pierwszy był chyba w czerwcu, no, ale jakoś tak działam spontanicznie, więc tak też czasami wychodzi, że są takie zaszłości, ale on jest na moim dysku, wystarczy go tylko zmontuję, jeszcze troszeczkę dopowiem o kilku koncepcjach, trochę dołożę jeszcze swojego komentarza i też go opublikuję. Czyli z dzisiejszym czekają nas jeszcze 4 nowe odcinki, które będę starał się publikować raz w tygodniu na swoim kanale na YouTubie. Okej, dziękuję za uwagę. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że jesteś wytrwały i wytrzymałeś ze mną. Pewnie będzie pewnie z tego 10 albo 12-13 minut. Co, zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że uda Ci się z mojego kanału wynieść coś dla siebie, zarówno pod kątem informacji takich czysto psychologicznych, psychoterapeutycznych, jak i czysto sportowych. Do zobaczenia. Cześć. Witam, z tej strony MMA Terapia. Pomyślałem, że po przeszło 3 miesiącach w końcu nadszedł czas na to, aby rozwiązać konkurs. Tak jak pamiętacie, było 5 treningów do wygrania dla jednej osoby. Pomyślałem, że jednak zrobię lekką modyfikację i będą to 3 treningi dla faceta, który wygra konkurs, i 3 treningi dla kobiety. I 2 treningi dla kobiety, tak żeby się w tych 5 zmieścić. Nie szalejmy tak bardzo. No to co, to teraz przejdziemy do losowania. Będziemy losować za pomocą takiego programu online. Aha, jeszcze jedno. Z uwagi na to, że jesteśmy na nowej salce, na którą tak długo czekałem i tak bardzo przedłużały się te wszystkie prace związane z jej wykończeniem, zaprezentuję dzisiaj kilka takich technik treningowych. Popracuję sobie trochę na worku, zrobię kilka ćwiczeń siłowych, tak abyście zobaczyli, że można zrobić tu pełnowartościowy trening sportu walki, pomimo tego, że salka nie jest może ogromna, ale na pewno ten trening da się zrobić efektywnie. To przechodzimy sobie do losowania. Jeszcze tylko ustawię kamerę. O, idealnie. Mamy 2 grupy, kobiet i mężczyzn, zawierające wszystkie zgłoszenia konkursowe kobiet i tutaj są wszystkie zgłoszenia konkursowe mężczyzn. To tak skopiujemy sobie to. Start, rozpocznij się losowanie. Stop i mamy zwyciężczynię. Monika Jaskuła. Przechodzimy do losowania zwycięzcy, mężczyzny.
Wojciech Małek. Wojciech Małek. Zobacz. Gratulacje dla Ciebie.